Wellington po bitwie pod Waterloo. Z okna mojego mieszkania w nowej dzielnicy Leningradu patrzę na szeroką panoramę budowy. Na miejscu pustki powstaje całe miasto. W kałużach leżą potłuczone cegły, pogięte rury i betonowe bloki. Na dziurawej, błotnistej drodze utknęła ciężarówka. W ognisku palą się nowe deski. Robotnicy często robią przerwę na papierosa, a niektórzy stoją w ogromnej kolejce pod budką z piwem. Źle zorganizowana robota. A skoro źle, to być może należy wstrzymać budowę. Oczywiście nikomu nie przyjdzie do głowy taka myśl, a czy wtedy pod pogostiem, walcząc słabo i tracąc 9 z 10 towarzyszy, dopuszczaliśmy możliwość porażki? Wówczas nie zastanawialiśmy się nad niczym. Paraliżował nas strach i marzyliśmy o jednym, by przeżyć. Dopiero teraz myślimy i przeżywamy. Jak wspaniale zostało to opisane w książkach i gazetach, owiane romantyzmem i różową mgłą. To już było. Wystarczy wspomnieć chociażby opisy wypraw Suworowa. Takie w nich wszystko piękne, a przecież wielki, zwycięski wódz stracił wielokrotnie więcej ludzi niż jego przeciwnicy. A wielka kampania 1812 roku? To też było drogo okupione zwycięstwo. Początkowo porażka za porażką. Trzeba było stracić pół Rosji i Moskwę, żebyśmy w końcu zrozumieli powagę sytuacji, zorganizowali się i rozbili przeciwnika. O tym zapomniano, topiąc prawdę w zaściankowym patriotyzmie. Wychodzi na to, że historia nie uczy niczego. Każde pokolenie zaczyna od początku i powtarza błędy przodków. Tradycje narodowe okazują się silniejsze od rozumu, woli i dobrych rad nielicznych światłych umysłów. Ile kosztowało Rosję zwycięstwo 1945 roku? Według oficjalnych danych 20 milionów istnień ludzkich, według wrogów 40, a nawet więcej. Tego nie można sobie nawet wyobrazić. Jeśli położyć ich ramię w ramię obok siebie, leżeliby od Moskwy do Władywostoku. Miliony i dziesiątki milionów brzmi wystarczająco abstrakcyjnie, ale kiedy widzisz 100 lub 1000 trupów pociętych, wdeptanych w błoto, to robi wrażenie. Teraz w prasie i radiu odmieniamy na wszelkie sposoby te 20 milionów, jakbyśmy byli z nich nawet dumni, zarzucając zachodnim sojusznikom, że ponieśli mniejsze straty. Lecz kiedy mowa o konkretnych zdarzeniach, o Pogostiu, Siniawinie i tysiącach innych miejsc na frontach, milkniemy. Fakty przerażają, bowiem zaczynając rozmowę o nich, trzeba by wskazywać konkretnych winnych, a oni jeszcze żyją. Na temat ogólnych statystyk nie mogę się wypowiadać. 20 czy 40 milionów, a być może i więcej. Jestem pewien tylko tego, co widziałem. Moja ojczysta 311 Dywizja Strzelecka przepuściła przez swoje szeregi przez lata wojny około 200 tysięcy ludzi. Według ostatniego dowódcy jednostek logistycznych Nierietina. To oznacza 60 tysięcy poległych. Takich dywizji mieliśmy ponad 400. Prosty rachunek. Ranni po wyleczeniu przeważnie znów trafiali na front. Wszystko zaczynało się dla nich od początku. Koniec końców, przepuszczeni 2 czy 3 razy przez wojenny kołowrót, ginęli. Tak wyczyszczono do cna kilka roczników najzdrowszych, najaktywniejszych mężczyzn, przede wszystkim Rosjan. A zwyciężeni? Niemcy stracili w sumie 7 milionów, a z nich jedynie część, choć największą, na froncie wschodnim. Tak więc stosunek zabitych 1 do 10 lub nawet więcej na korzyść przegranych. Ten rachunek prześladuje mnie ciągle jak najgorszy koszmar. Czyżby nie dało się inaczej? Przecież tyle środków przeznaczano na armię przed wojną. Teraz nawet nie ukrywa się faktu, że na początku wojny nasze siły były wystarczające, by pokonać wroga. Czołgów mieliśmy nawet więcej niż Niemcy. Nie wszystkie co prawda nowe, lecz by się obronić mieliśmy ich aż nadto. Samolotów też było niemało, ale pozwoliliśmy na zniszczenie pierwszego dnia wojny 2000 maszyn na lotniskach, na ziemi. Jednym słowem, jak zawsze, bałagan i niedbalstwo. Po upływie wielu lat oceniam, że inaczej być nie mogło, ponieważ ta wojna różniła się od wszystkich naszych poprzednich wojen nie sposobem jej prowadzenia, a jedynie rozmachem. Uwidoczniła się nasza cecha narodowa. Wykonywać wszystko maksymalnie źle przy maksymalnej utracie sił i środków.
Czasem w pamiętnikach generałów czytamy, jeśli zrobiono by tak, a nie tak, jeśli posłuchano by mnie, wszystko poszłoby inaczej. Co by było, gdyby? Czasem winią Stalina albo innych ludzi. Oczywiście Stalin największe zło, ale przecież nie pojawił się w próżni. Jego postać doskonale wpisuje się w rosyjską historię, w której mnóstwo było wielkich reformatorów. Iwan IV, Piotr I, Mikołaj I, Aleksander z Arakczejewem i wielu innych. Wszystkie te wzory próbujemy doścignąć, ulepszamy metody, wyrywamy sobie flaki, bliźniemu rzucamy się do gardła, a w przerwach drzemiemy na zapiecku. Przypominam sobie inny widok, który oglądałem również z wysokości 7. piętra. Pewnego razu latem 1943 roku siedzieliśmy wśród gęstych gałęzi starego świerku na drewnianym podeście zamocowanym prawie na czubku drzewa. Wdrapaliśmy się na górę po poprzeczkach przybitych na pniu jak po drabinie. Był to punkt obserwacyjny pułku artylerii około 1,5 kilometra od pierwszej linii, z którego widać było szeroką panoramę okolicy. Nad nami rozpościerało się błękitne niebo i świeciło słońce. Drzewo kołysało się z lekka, gałęzie skrzypiały i rozsiewały żywiczny aromat. Przy lornecie nożycowej stał nasz dowódca. Postawny, przystojny, młody pułkownik, świeżo ogolony, pachnący wodą kolońską, w wyprasowanej bluzie. Spał przecież w wygodnym, krytym samochodzie z piecykiem, a nie w norze. We włosach nie miał ziemi i nie gryzły go wszy. Na śniadanie zjadł nie cienką zupkę, a dobrze podsmażone ziemniaczki z tuszonką amerykańską. Był wykształconym artylerzystą, ukończył akademię, znał swój fach. W 1943 roku takich było bardzo niewielu, ponieważ większość z nich władza rozstrzelała w latach 39-40. Pozostali zginęli w 1941, a na stanowiskach dowódczych znaleźli się ludzie przypadkowi. Pułkownik uważnie obserwował coś przez lornetę, pocierał czystą dłonią swój silny, opalony kark i bez przerwy głośno i upojnie przeklinał. Co oni robią, gadziny? Co robią, bydlaki? Co oni robili, było widać i bez lornety. Jakieś 2 kilometry przed nami, za strumykiem, rozciągało się duże wzniesienie terenu, na którym kiedyś była wieś. Niemcy zamienili ją w punkt oporu. Obsypali domy ziemią, postawili nad nimi betonowe czapy, wykopali cały labirynt okopów i okręcili je kilometrami drutu kolczastego. Już trzeci dzień piechota szturmowała wieś. Najpierw ruszyła jedna dywizja, 6 tysięcy ludzi. Po 2 godzinach zostały już tylko 2 tysiące. Na następny dzień ci, co pozostali przy życiu, z kolejną dywizją powtórzyli atak z takim samym skutkiem. Dziś poprowadzili w bój 3. dywizję. Piechota znów poległa. Na stoku wzgórza widzieliśmy wyraźnie leżące po kotem trupy. Co oni robią, skurwysyny? Powtarzał pułkownik, a na wzniesieniu szalał ogień. Niemieckie pozycje pokrywały się ogromnymi językami ognia, kłębami dymu, gradem wybuchów. Waliła nasza artyleria, katiusze, moździerze, ale niemieckie karabiny maszynowe działały bez uszczerbku i kosiły atakujące pułki. Dokąd idą, gadziny? Trzeba oskrzydlić. Nie wolno leść na karabiny maszynowe. Po co wpędzać ludzi do grobu? Jęczał pułkownik. Ale gadziny dostały wyraźny rozkaz i go wypełniały. Normalna rzecz. Czyż nie tak podejmują decyzje zza biurek w gabinetach, gdzie posiać kukurydzę, a gdzie owies? W rezultacie ani owsa, ani kukurydzy i jeść nie ma co. Nikt już nie sieje i nie zbiera i nie hoduje krów. W fabrykach też bałagan, a co najstraszniejsze, wytępiono dobrych gospodarzy i uczciwych, doświadczonych kierowników. Zrujnować to, co powstawało stuleciami, łatwo. Popróbuj teraz zorganizować gospodarkę na nowo. Swołocz, która dochrapała się stanowisk, będzie się sprzeciwiać. Poczuwszy niebezpieczeństwo, zjednoczy się i zdecydowanie będzie bronić swojego kawałka tortu. Na wojnie płacono za to życiem żołnierzy. Jedni padli, przypędzą następnych. Czasem żołnierze ginęli, zanim zdążyli się zapoznać z kolegami z oddziału. Ludzi jest dużo. Łapią ich na tyłach, na polach, w zakładach, ubierają w płaszcze, dają karabin i naprzód. Wystraszeni, zdemoralizowani, padają jak muchy. W tymże 1943 roku pod Woronowem widziałem piechura, rekruta około 40, który czołgał się wzdłuż pierwszej linii, nie podnosząc głowy. Wyraźnie zgubił kierunek.
Krzyknąłem do niego: żołnierzu, ty dokąd? A on na to: wujaszku, gdzie kuchnia drugiego batalionu? Krzyknął tak do mnie 20-letniego chłopaka. Było mu już wszystko jedno. Jaka tam walka? Był głodny i przestraszony. Wszyscy przywykli. Żołnierze do umierania, dowództwo do uśmiercania. W dywizjach piechoty już w latach 41-42 powstał trzon zaopatrzeniowców, medyków, kontrwywiadowców, sztabowców i tym podobnych ludzi, którzy wypracowali mechanizm uzupełnień i ich wysyłki na śmierć. Swego rodzaju morderczy młyn. Ten trzon umacniał się w swoich założeniach, przyzwyczajał do pełnionej przez siebie strasznej roli, a i ludzie dobierali się tam odpowiedni. Tacy, którzy mogli udźwignąć tego rodzaju zadanie. Dowództwo również było mało myślące. Albo tempaki, albo męty, zdolne jedynie do okrucieństwa. Naprzód i tyle. Dowódca mojego pułku piechoty w 311 dywizji awansował na to stanowisko, jak mówiono, z funkcji dowódcy oddziału łaziebno-pralniczego. Okazał się niezwykle uzdolniony w bezmyślnym prowadzeniu ludzi naprzód. Mnóstwo razy uśmiercał swoje oddziały, a w przerwach pił wódkę i tańczył cyganoczkę. Zaś dowódca pułku niemieckiego, który walczył przeciwko nam pod Woronowem, dowodził batalionem już w latach 1914-1918, był zawodowcem, poznał wszelkie niuanse rzemiosła wojennego i rzecz jasna potrafił dbać o swoich ludzi i powstrzymywać nasze atakujące hordy. Wielki Stalin, nieobarczony ani sumieniem, ani moralnością, ani przekonaniami religijnymi, stworzył wielką partię, która zdeprawowała cały kraj i zdusiła wolną myśl. Stąd też nasz stosunek do człowieka. Pewnego razu podsłuchałem rozmowę komisarza z dowódcą batalionu strzeleckiego, który w tym czasie toczył walkę. Ta rozmowa wyrażała istotę rzeczy. Powalczymy jeszcze dzionek dwa, dobijemy resztę i pojedziemy na tyły, na przegrupowanie. Wtedy dopiero się zabawimy. Zresztą wojna zawsze była podłością, a armia instrumentem zabójstwa. Nie ma wojen sprawiedliwych. Wszystkie one są, mimo różnych uzasadnień, nieludzkie. Żołnierze zaś zawsze byli nawozem. Zwłaszcza w naszym wielkim mocarstwie i szczególnie w czasach socjalizmu. Kolejny epizod z czasu wojny. Pewnemu dowódcy korpusu na froncie leningradzkim powiedziano: generale, nie należy atakować tego wzniesienia, możemy jedynie stracić mnóstwo ludzi i przegramy. On odpowiedział: myślałby kto ludzie, ludzie to pył, naprzód. Ten generał żył długo i umarł we własnym łóżku. W jednostce podległej generałowi walczył pułkownik, który dowodził brygadą czołgów. Wsławił się tym, że szedł do ataków na czele oddziału. Podczas walk w okolicy Włosowa utracono z nim łączność. Jego czołgu szukano wiele godzin i w końcu znaleziono, opalony, rdzawy. Kiedy z trudem otwarto właz, ze środka buchnął smród spalonego mięsa. Czyż los tych dwóch dowódców nie jest symboliczny? Czyż nie ucieleśniają oni odwiecznej walki dobra ze złem, sumienia z niegodziwością, humanizmu z okrucieństwem? Czas ich zrównał. W Petersburgu jest ulica generała i obok niej ulica pułkownika czołgisty. Co robią te gadziny? Co robią bydlaki? Cały czas powtarzał nasz pułkownik. Siedzieliśmy obok niego, patrzyliśmy z góry na rozgrywającą się przed nami zbrodnię. Nagle telefonista przywołał pułkownika. Ten wziął słuchawkę, po czym odwrócił się do nas i powiedział: zwiadowców i telefonistów dosięgło ciężkim pociskiem na przedpolu wsi. Zbierajcie się, pójdziecie ich zmienić. Pokazał palcem tam na wzniesienie, na istne piekło ognia i dymu. Tak jest, odpowiedzieliśmy. Wspomnienia marynarza 4. Brygady Piechoty Morskiej E.U.M. Markowa, czyli typowa operacja naszych wojsk w czasie II wojny światowej. Wspomnienia. Kto je pisze? Czy ci, którzy naprawdę walczyli, lotnicy, czołgiści, a przede wszystkim piechurzy, mogą napisać wspomnienia? Ranny, zabity, ranny, zabity, ranny, zabity i po wszystkim. Inaczej bywało rzadko. Wspomnienia piszą ci, którzy jedynie otarli się o wojnę w jakimś drugim eszelonie czy sztabie. Albo sprzedajne pismaki, wyrażające oficjalny punkt widzenia, zgodnie z którym my zwyciężaliśmy, a źli faszyści padali tysiącami, powaleni naszym celnym ogniem.
Co widział uczciwy pisarz Simonow? Przepłynął się łodzią podwodną, poszedł do ataku raz z piechotą, raz ze zwiadowcami, popatrzył na przygotowanie artyleryjskie i już wszystko zobaczył i wszystkiego doświadczył. Pisał wzniośle, a wszystko to upiększone ugarstwo. A szołochowowska powieść, oni walczyli za ojczyznę. Zwyczajna agitka. O drobniejszych kundlach nie wypada nawet mówić. Okazuje się, że racjonalni Niemcy wszystko wzięli pod uwagę. Ich weterani są wyraźnie dzieleni na kategorie według stopnia udziału w walkach. Kategoria pierwsza, pierwsza linia i pas neutralny. Tych czczą. W czasie wojny dostawali specjalne odznaczenie za udział w atakach i walkach wręcz, za unieszkodliwione czołgi itd. Kategoria druga, pozycje artyleryjskie, sztaby kompanii i batalionów. Kategoria trzecia, pozostałe tyły frontowe. Na te kategorie patrzy się pogardliwie. Wspomnienia. Najciekawsze słyszałem zimą 1944 roku w szpitalu pod Warszawą. Do naszej sali przyniesiono z operacyjnej Witkę Wasiliewa, znanego awanturnika, pijanicę, rozpustnika, który wojował przy dowództwie i głównie zajmował się rabunkiem lub podejrzanymi machinacjami z ludnością cywilną. Za swoje sztuki Witka Wasiliew trafił w końcu do kompanii karnej, brał udział w prawdziwej walce i odkupił winę własną krwią. Oto zapis jego wspomnień. Popędzono nas na pierwszą linię. Wysunąłem banie z okopu i jak mnie jebło. Opowieść była przerywana sprośnymi czastuszkami i pijackim wymyślaniem pod adresem siostry, która zrobiła Witce zastrzyk przeciwtężcowy. A oto inne wspomnienia, które zaczerpnąłem z oficjalnego zbiorku. Ranek 14 listopada 1941 był bezwietrzny, ale mroźny. Trudny przerzut i wkrótce znajdujemy się na pierwszej linii nad pokrytą lodem Newą. Podczas marszu zaprzyjaźniłem się z chłopakiem z Odessy, Nikołajem. Pod Peterhofem został ranny i po wyjściu ze szpitala od razu trafił do nas. Noc 18 na 19 listopada spędziliśmy z Nikołajem w jakiejś norze. Leżeliśmy przytuliwszy się do siebie i próbowaliśmy usnąć. Mróz przenikał nas do szpiku kości. Przekręcaliśmy się co jakiś czas, żeby nie odmrozić sobie boków. Wczesnym rankiem zerwał nas alarm. Było jeszcze całkiem ciemno. Nad rzeką, jak jasne żyrandole, wisiały na niewielkich spadochronach niemieckie rakiety świetlne. Doświadczeni marynarze pozbyli się wszelkich zbędnych przedmiotów. Złożyli na stos menażki, zdjęli maski przeciwgazowe i plecaki, z których wyjęli jedynie czapki bez daszków i ręczniki. Czapki założyli zamiast uszanek, ręczniki wzięli na wypadek zranienia. Ja i Kola poszliśmy za przykładem doświadczonych kolegów. Wyczekawszy moment, kiedy pogasły niemieckie rakiety, rzuciliśmy się naprzód po lodzie. Poruszaliśmy się biegiem, ale niezauważeni pokonaliśmy jedynie 200 metrów. Z brzegu, na którym był wróg, wzniosły się czerwone rakiety, a za nimi dziesiątki świetlnych. Zrobiło się jasno jak w dzień i natychmiast zaterkotały faszystowskie karabiny maszynowe. Kola biegł obok mnie. Nagle potknął się i upadł na twarz. Odwróciłem go. Oczy miał otwarte, a z czoła nad nasadą nosa ciekła mu stróżka krwi. Zmarł. Ułożywszy przyjaciela między sterczącą krą, ucałowałem go i przykryłem mu twarz czapką. Potem puściłem się naprzód. Biegłem tak szybko, że wyrwałem się z drugiego plutonu i dogoniłem pierwszy. Wokół padali żołnierze porażeni gradem ołowiu. Rozlegały się jęki i krzyki. Kule odbijały się rykoszetem od lodu. Zostało nas 30, kiedy Niemcy puścili w ruch moździerze. Zwaliło mnie z nóg i ogłuchłem. Jak się później okazało, pękły mi bębenki w uszach. Leżałem, zazwała mi kry. Zostałem trafiony w prawą nogę. Ścisnąłem ją poniżej kolana ręcznikiem i zabandażowałem ranę. Zostało nas 8 ze 182 ludzi. 4 było rannych. Do brzegu jeszcze daleko. Przeszliśmy nieco ponad połowę drogi. Właściwie to samo, co u Witki Wasiliewa. Tylko nieco bardziej szczegółowo. Która opowieść ciekawsza? Kiedy skończyła się II wojna światowa, ci, co przeżyli, od razu wpadli w inną rzeczywistość. Trzeba było odbudowywać zniszczony kraj, urządzać życie na nowo, zapewnić sobie kawałek chleba i wychować dzieci.
Do wojny nie chciało się wracać. Myśli o niej były nieprzyjemne. O traumatycznych doświadczeniach pomagały zapomnieć wódka i katorżnicza praca. Minęły dziesięciolecia, dzieci dorosły, weterani przeszli na emeryturę i mieli dużo czasu wolnego. Lata zatarły trud przeżytych chwil i zaczęły się wspominki. Koledzy z pułku odnajdywali swoich towarzyszy, powstały rady weteranów różnych oddziałów, wielu byłych frontowców wzięło się za pisanie wspomnień. Ja też do nich dołączyłem. Pewnego razu późną jesienią 1975 roku spędzałem samotnie urlop w nadbałtyckim kurorcie. Wył wiatr, morze szumiało, dach smagały strugi deszczu, mokre gałęzie stukały w okno. Z powalającą siłą ogarnęły mnie wspomnienia wojenne tak trudne do zniesienia, że musiałem je z siebie wyrzucić. Wziąłem do ręki pióro i w ciągu tygodnia zrodził się ten spontaniczny zapis. Nowogród. Niemcy przerwali ofensywę na Leningrad we wrześniu 1941. W listopadzie co prawda próbowali jeszcze zamknąć pierścień blokady, łącząc się z Finami, ale bezskutecznie. Wyniszczone pod Tichwinem niemieckie wojska wycofały się na pozycje wyjściowe i od tej pory jedynie odpierały ataki. Za to prawie cały czas atakowaliśmy my, w nadziei na przerwanie blokady Leningradu. Krwawe walki rozgrywały się to tu, to tam, ale bez rezultatu. Decydująca ofensywa została wyznaczona na styczeń 1944. Atak zaplanowany był z dwóch stron, od strony Leningradu i od strony Nowogrodu, by później połączyć siły i rozbić armię niemiecką. Udało się jedynie odrzucić Niemców do Narwy i Pskowa i solidnie ich poszarpać. Rozgromić się jednak nie udało. Nacieraliśmy na Nowogród Wielki z pozycji wyjściowych koło Miasnego Boru, gdzie w 1942 roku poniosła klęskę druga armia uderzeniowa. Poszło nam nieźle, choć straty mieliśmy duże. Pamiętam wielką stertę ciał w zakrwawionych płaszczach maskujących leżącą w wyrwie niemieckich umocnień. Wjechaliśmy w tę wyrwę po ubitej drodze, po której dopiero co przeszły czołgi. Rozprasowały paru nieboszczyków na placek. Staruszkowie z oddziału zbierającego ciała małymi łomami odłupywali od ziemi zamarznięte głowy, które przypominały płaskie dyski o średnicy niemal metra. Niemcy nie zdążyli zabrać ciężkiej artylerii, część ich sił tkwiła okrążona w punktach oporu. Jedno zgrupowanie próbowało się przebić i dostać do swoich. Było to pod Niekochowem. Nocą wsiedli na pojazdy i rzucili się w przód, zalewając teren gradem kul, które zostawiały za sobą kolorowe smugi. Wspaniały widok. My już na nich czekaliśmy. W zasadzce w lesie stały nasze czołgi. Piechota przygotowała karabiny maszynowe, a my przez radiostację przekazaliśmy rozkaz o otwarciu ognia z dział. Rozbiliśmy ich zupełnie. Drogę zawaliły płonące ciężarówki i ciągniki. Wszędzie walały się trupy, tym razem niemieckie, ale nie tylko. W oddziale byli również Belgowie, Holendrzy i różni inni faszyści, którzy na ochotnika przyjechali na front wschodni. Kilka godzin nasi żołnierze przetrząsali ich dobytek. Czego tu nie było? Jak u handlarzy starzyzną. Jakieś szmatki, bielizna damska, naczynia, dywany, a nawet fajansowa muszla klozetowa. W kieszeniach fotografie, listy, prezerwatywy, kolekcje pocztówek pornograficznych. Wielu żołnierzy z orderami na mundurach. Większość miała tarczę Krym, odznaczenie dawane za udział w zajęciu Krymu. Teraz wydaje mi się to dziwne, ale pamiętam świetnie swoje odczucia. Widok polany usłanej trupami wrogów sprawił mi ogromną przyjemność. Najcięższe boje toczyły się o stacje pod Bieriezje i inne niemieckie umocnienia w tym rejonie. W pozostałych miejscach szło szybciej. Pod samym Nowogrodem zatrzymało nas zaciekle broniące się ubezpieczenie. Nie mieliśmy żadnej możliwości posunąć się choćby o krok naprzód. Wystarczyło się wychylić, a już walił karabin maszynowy albo działo. Niemcy puścili w ruch nawet szybkostrzelne zenitówki. Postanowiliśmy rozpocząć atak rankiem i legliśmy do snu, gdzie kto mógł. O 4 rano rozległy się krzyki. Ej, wy, bracia Słowianie, przegapicie Królestwo Niebieskie, wstawajcie, Niemiec uciekł. Okazało się, że Niemcy cichaczem wsiedli do swoich pojazdów i odjechali. Nowogród stał przed nami otworem.
Mieliśmy do niego 3, może 4 kilometry. Niedawno w jakimś dziele historycznym przeczytałem opis ofensywy na Nowogród i poruszające zdania o tym, jak jakiś plutonowy, wymieniony z nazwiska, zatknął sztandar zwycięstwa na murach prastarego grodu. Nic takiego nie miało miejsca. Zacięte boje toczyły się jedynie na przedpolach. Do miasta nasza armia wkroczyła bez jednego wystrzału. My, czyli 10 ludzi ze zwiadu, 3 artylerzystów i 2 łącznościowców, jako pierwsi weszliśmy od południowego wschodu. Dzień był ładny, słoneczny. Po bokach pustej szosy czerniały otwory strzelnicze betonowych stanowisk ogniowych, więc można było spodziewać się serii z karabinów maszynowych. Ale Niemcy odeszli. Chwała Bogu, szosa nie była tu też zaminowana, choć w innych miejscach min było pełno. Wśród rupieci walających się na drodze zdarzały się jednak niespodzianki. Moją uwagę zwróciło jaskrawe blaszane pudełko, w jakich przechowuje się kawę. Pod przykrywką zobaczyłem guziczek na sznureczku. Jeśli bym pociągnął za ten guziczek, pułapka by wybuchła. W ten sposób niektórzy żołnierze tracili oczy, odnosili ciężkie rany. Domyśliłem się, co to jest, i odrzuciłem daleko groźną zabawkę, a potem przestrzeliłem ją z automatu. W jednym z domów na przedmieściach zwiadowcy znaleźli 5 śpiących Niemców. Nie zauważyli odejścia swojego oddziału. 2 wykończono na miejscu, a pozostałych odesłano do sztabu. Byliśmy coraz bliżej centrum miasta. Zaminowywaliśmy tory kolejowe, na których stały platformy z porzuconymi pociskami do ciężkich dział. Stosy ogromnych prosiaków leżały też na nasypie. Pod samym miastem napotkaliśmy rosyjskiego żołnierza. Szedł nam na spotkanie bez broni i pasa, pijany i wesoły. Nie ma w mieście Niemców. To jego słowa. Skąd się wziął? Uciekł z niewoli? Było nam to obojętne. Niech zajmie się nim Smiersz. Nowogród ukazał mi się w ten słoneczny zimowy dzień w nieoczekiwanej postaci. Większość nowych budynków została zburzona. Zachowały się głównie stare cerkwie i mury. Jednym słowem, te dominanty, które określały wygląd średniowiecznego miasta. Obraz jedyny w swoim rodzaju. Dziś znów wszystko jest odbudowane i stare miasto rozpłynęło się wśród nowych budynków jak spod sztancy, bez wyrazu. Kopuły soboru świętej Zofii były obdarte, w oknach ani jednej szyby. Wszędzie chaos i spustoszenie przykryte białym śniegiem. Doszliśmy do placu, na którym stał czarny, granitowy postument po pomniku Lenina. Do niego przytulił się rozbity niemiecki samochód, furgon z żywnością. Niemcy rzucili wszystko w pośpiechu, a my oczywiście zaczęliśmy nabijać worki koncentratem grochowym i innymi smakołykami. Kiedy skończyliśmy, spostrzegliśmy, że na placu są już nasze oddziały. Przyjechał czołg i Katiusza. Pojawił się też komisarz polityczny. Wdrapał się na podwyższenie i zaczął przemawiać. Żołnierze puścili serię z automatów, błysnęły pociski z Katiuszy. Tak świętowano zdobycie Nowogrodu. Żadnego zatknięcia sztandaru nie widziałem. Miasto było puste i ciche. W jego zimnych murach nie widać było mieszkańców. Udało nam się ogrzać dopiero na północnym przedmieściu w budynku szkoły, w którym najwyraźniej jeszcze kilka godzin przed naszym przyjściem stacjonowali Niemcy. Rozpaliłem w przerobionej na piec metalowej beczce po benzynie i zacząłem smażyć ziemniaki na rybim tłuszczu, który znalazłem w szafce. Ale nie udało nam się pojeść należycie. Dostaliśmy rozkaz, by jechać dalej i gonić Niemców. Pod miastem zobaczyliśmy olbrzymi niemiecki cmentarz wojskowy, 5000 mogił. Po środku stał ogromny czarny krzyż, a wokół, w ścisłym szyku z matematyczną dokładnością, malutkie krzyżyki na mogiłach. Bardzo schludnie i porządnie. Później mówiono mi, że Niemcy chowali wszystkich zabitych obowiązkowo w trumnach, a jeśli ich brakowało, wykorzystywali specjalne papierowe worki nakładane od nóg i głowy. Lecz 500 nieboszczyków, których znaleźliśmy na drodze za miastem, zakopać nie zdążyli. Były to resztki garnizonu nowogrodzkiego, które wpadły w nasze okrążenie. Następne dni upłynęły nam w ruchu. Rzucano nas na najtrudniejsze odcinki, żeby zabezpieczyć wyrwę we froncie. Pamiętam szosę obsadzoną ogromnymi topolami. Niektóre zostały zwalone na drogę, żeby utrudnić nam przejazd. Pozostałych Niemcy nie zdążyli wysadzić, choć były przygotowane. W nadrąbanych pniach leżały 200-gramowe żółte kostki trotylu, przypominające mydło.
Wykorzystaliśmy trotyl, aby się ogrzać. Podpalony tli się powoli i wydziela smrodliwy dym. Podczas nocnego szturmu jednej wsi, ratując się przed ogniem karabinów maszynowych, upadłem w bagno, zmoczyłem się i przeziębiłem. Wieczorem dostałem silnej gorączki, ale nie było warunków na chorowanie. Nocowaliśmy na odkrytej leśnej polanie, szalała zamieć. Żeby nie rozchorować się jeszcze bardziej, tańczyłem między zaspami jig. Taniec ludowy wywodzący się z terenów Szkocji i Irlandii. Nad ranem gorączka spadła, a choroba ustąpiła. Najwidoczniej organizm zmobilizował wszystkie siły i poradził sobie z przeziębieniem. W lutym atakowaliśmy dużą wieś o dziwacznej nazwie Miedwied, czyli po polsku niedźwiedź. Niemcy trzymali się jej zębami i pazurami. Ubezpieczali tu główne swoje siły cofające się spod Leningradu i Ługi. Pod Miedwiediem przelało się wiele krwi. Tutaj po raz pierwszy strąciłem samolot. Nie sam oczywiście, razem z innymi. Zaczęły na nas pikować łapciarze i zagoniły nas do rowu. Leżąc na plecach, zaczęliśmy strzelać ze wszystkich rodzajów broni. Karabinów, pistoletów maszynowych, a nawet z automatów. Gdy jeden z samolotów wychodził z pikowania, wsadziliśmy w jego żółty brzuch solidną porcję metalu. Pojawił się dym, samolot runął na najbliższe pole i wybuchł. Pilot zdążył wyskoczyć i opadł na spadochronie. Po otrząśnięciu się ze strachu zaczęliśmy go łapać, nie zważając na silny ostrzał. Okazało się, że to oblatany wojak z orderami za naloty na Francję, Anglię i Holandię. Dano mu zapalić, ale z trudem trzymał skręta w usmolonych, drżących dłoniach. Przybiegli żołnierze z artylerii przeciwlotniczej z obsługi zenitówki i poprosili, by oddać im strąconego Niemca. Dostaną za to ordery i awanse. Nie oddaliśmy. Piechota zabrała go na tyły. Nasz dowódca zameldował gdzie trzeba o zestrzelonym samolocie. Zapewne to samo zrobili piechurzy i z pewnością artyleria przeciwlotnicza. Potem dowództwo armii podwoi liczbę, a do sztabu generalnego dojdzie jeszcze wyższa. Taka też była zwyczajowa praktyka wielkiej wojny ojczyźnianej. Na początku lutego, chyba 4, odłamek pocisku zranił mnie w plecy. Było to w Mierzniku, w ostatnim domu na skraju wioski zwróconym w stronę Miedwiedia. Tu ze sterty siana, która służyła nam jako punkt obserwacyjny, widziałem, jak palił się czołg ze znanym poetą wojennym Siergiejem Orłowem. Walka nie rozpoczęła się na dobre. Czołgi zdążyły się ledwie wysunąć i od razu zostały podpalone. Ciężko rannego Orłowa udało się uratować. Raniony odłamkiem napiłem się wódeczki, zjadłem obiad z towarzyszami i udałem się do oddziału sanitarnego, który znajdował się w sąsiedniej wsi, a właściwie w lasku obok. Tam pokłóciłem się z lekarką, która boleśnie dłubała w ranie, ale nie znalazła odłamka. Dopiero w latach 50. przypadkowo zobaczył go radiolog w mięśniu lewego ramienia. W namiocie wśród lekko rannych spotkałem wielu znajomych, którzy gościnnie postawili przede mną wiadro gotowanych kartofli. To dopiero życie. Ciepło, sucho, jest co pojeść, wyspałem się do woli. Miesiąc w szpitalu minął szybko i choć rana się jeszcze nie zagoiła, wypisano mnie. Miedwiedź w końcu zdobyto. Wojsko ruszało dalej, szpital też się przenosił. Trudno było pójść prosto ze szpitala w bój. Nasi akurat szturmowali wieś o nazwie Iwańkowo. Trzymał silny mróz, więc poganiani przez zimno zdobyliśmy ją w nadziei, że się ogrzejemy tam. Oczywiście domy już dawno nie istniały, ale niemieckie ziemianki okazały się solidne. Na niektórych stanowiskach ogniowych były stalowe czapy. Nocą Niemcy kontratakowali i wyrzucili nas ze wsi. Uciekaliśmy razem z piechotą pod silnym ogniem, ile sił w nogach. Rankiem w pułku piechoty zorganizowano egzekucję. Kilku ludzi obwinianych za tę porażkę rozstrzelał pluton egzekucyjny. Iwańkowo leżało chyba na niemieckiej linii obrony Pantera i do walki o ten punkt zarówno Niemcy, jak i nasi przywiązywali duże znaczenie. Nie udało się nam przerwać tej linii z marszu, walki się przeciągnęły. W końcu marca braliśmy udział w innej nieudanej próbie przerwania Pantery kilka kilometrów na południe od Pskowa. Striemutka drogo nas kosztowała. Striemutka. W lisich norach nie ma ateistów. Generał Eisenhower.
Czasem w mojej głowie pojawiają się nagle pojedyncze, wyraźne sceny, przerywając chaotyczny potok wspomnień, jak gdyby pamięć zatrzymywała wściekle pędzący film na jednym kadrze. Wówczas wszystko zamiera i z fotograficzną dokładnością odtwarzam każdy detal. Widzę ponury pejzaż rozświetlany promieniami zachodzącego słońca. Ośnieżona równina w zakolu rzeki. Wszędzie leje i okopy, walają się nieuprzątnięte trupy. Pośrodku stoi olbrzymi rozbity czołg pantera. Ogromny nadpalony zwierz pokryty sadzą i plamami farby maskującej. Wrył się działem niczym długachnym nosem w ziemię i zastygł. Z odkrytych włazów zwisają, prawie dotykając ziemi rękami, dwa trupy. Jeden ma zwęgloną twarz i jasne włosy, które rozwiewa wiatr, drugi jest cały pocięty odłamkami. Był marzec 44. Zbliżaliśmy się do Pskowa, a Niemcy się cofali, mocno nas kąsając. W przeddzień kontratakowali. Zostali zatrzymani, przebiła się jedynie pantera. Przepełzła przez rzeczkę i dopiero tu ją zapnęliśmy. Obok żelaznej machiny widać niewysoką, ośnieżoną górkę. Tu zakopano Iwana, który unieszkodliwił panterę wiązką granatów przeciwpancernych. Wspominając tamto zdarzenie, teraz się wzdragam, ale wtedy, w 44., to był chleb powszedni. Nie roztrząsaliśmy okropności wojny, tylko dbaliśmy o to, by bezpiecznie i ciepło się urządzić. Rozgrzebaliśmy śnieg przy panterze, żeby choć z jednej strony osłonić się jej stalowym bokiem przed prawdopodobnym ostrzałem. Nie dało się tu zrobić okopu, łączka okazała się bagnista. Schron był nieduży, ściany ze śniegu i brezentowa peleryna zamiast dachu. Chronił jedynie przed wiatrem. Do spania podłożyliśmy sobie drewniane pokrywy ze skrzynek po amunicji. Potem wszyscy legliśmy po kotem na jednym boku i spaliśmy, przekręcając się na komendę. Pośrodku pykała nasza radość, piecyk zrobiony z wiadra. Rozpalony do czerwoności nie tyle nas ogrzewał, co podtrzymywał nasze morale. Co prawda można było podsunąć do niego nogi w mokrych walonkach, ale wtedy w naszym schronie zaczynało cuchnąć przypaloną padliną. Trudno o coś bardziej swojskiego. Żołnierze leżeli słodko w ciszy i cieple. Tylko czasami ktoś szturchał sąsiada, który dopiero co usnął i kiedy obudzony z trudem oprzytomniał, słyszał: Pietia, idź się wysikać. Taki złośliwy żart żołnierski, po którym ciężko było ponownie zasnąć, dlatego długo jeszcze słychać było wściekłe przekleństwa poszkodowanego. Tej nocy nie mogłem spać. W przeddzień nasi dwaj telefoniści zostali ranni. Trzeba było zająć ich miejsce przy aparacie. Bracia zwiadowcy szybko się uspokoili. Wokół zapadła cisza, strzelanina prawie umilkła. Słyszałem jedynie kroki wartownika wokół naszego domu. Przez telefon przekazywano do sztabu wszelkie nudne meldunki, a stamtąd przychodziły dyspozycje. Przed trzecią rozmowy ucichły, dowództwo usnęło. Wtedy zaczął się długo wyczekiwany conocny koncert Moni Glazera. Monia był telefonistą sztabu dywizji. Malutki, zwinny, wesoły, z ogromnym orlim nosem i brązowymi, wyłupiastymi oczami. Wyróżniał się zdolnościami muzycznymi, śpiewał dźwięcznym głosem, świetnie naśladował zwierzęta, potrafił ryczeć jak osioł, szczekał jak pies, gdakał i piał i imitował głosy dowódców. Pochodził z Odessy, gdzie grał w orkiestrze dętej specjalizującej się w muzyce pogrzebowej. Codziennie graliśmy u dwóch, trzech nieboszczyków. Zarabialiśmy wystarczająco, zawsze było za co wypić, zakąsić i pójść do dziewczyny, opowiadał Monia. Żywemu i ruchliwemu Moni trudno było wysiedzieć po 4-5 godzin przy aparacie. Żeby się rozerwać ku powszechnej radości, zaczynał śpiewać do słuchawki. Koncert transmitowany był szeroko, wszystkimi liniami. Repertuar Moni był bogaty, od klasycznych arii operowych i operetkowych po odeskie błatne kuplety. Czasami Monia ściskał palcami swój długi nos i udawał saksofon. Pi, pi, pi. To ostatnia niedziela, jutro się rozstaniemy. Dowództwo patrzyło na sztuki Moni pobłażliwie, bowiem jego koncerty ratowały telefonistów przed zaśnięciem w najtrudniejszych godzinach przed świtem. Tej nocy Monia rozpoczął arią Violetty z Traviaty.
Żegnajcie przeszłości urocze marzenia, ciągnął błogo, a potem nagle ogłuszająco na cały głos, nalej no kieliszek roza, ja z mroza, pi, pi, pim, pam, z odeskiej komórki uciekły dwa urki, miau, miau. Monia, wróć! Rozległ się surowy bas dowódcy dywizjonu. Zaczęto podawać dyspozycje dotyczące naszej dalszej ofensywy. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem dziwną nazwę – Striemutka. Była to stacja na trasie kolejowej między Ostrowem a Pskowem, niedaleko tego ostatniego. Dostaliśmy rozkaz zaatakować ją, przeciąć tory kolejowe i przerwać niemiecką linię obrony. Przygotowania do natarcia były drobiazgowe i przemyślane. Dowództwo uzgadniało działania rodzajów wojsk, czołgiści umawiali się z piechotą, piechota z lotnictwem. Dowieziono górę pocisków i innego ekwipunku. Wszystko odbyło się zgodnie z regułami sztuki wojennej. Środki również mieliśmy wystarczające. Najpierw był zwiad, batalion karny obwąchiwał Niemców na północ od Striemutki, a my siedzieliśmy na pasie neutralnym i namierzaliśmy cele. Potem nasze ciężkie działa strzelały do niemieckich stanowisk ogniowych, ale bezskutecznie. Ich betonowe lub stalowe pokrywy wytrzymywały uderzenia dwupudowych pocisków. Tu potrzebna była artyleria o szczególnej sile. Następnego dnia zaczęło się główne natarcie nieco na południe. Piechocie rozkazano usiąść na czołgach, a ci, którzy się nie zmieścili, mieli zdjąć płaszcze i półkożuszki, żeby podczas biegu nie pozostawać w tyle za pojazdami pancernymi. My również mieliśmy biec z oddziałami pierwszej linii. Postanowiłem nie zdejmować mojego znakomitego półkożuszka. Przypomniało mi się, jak latem 43 roku w Pogostiu zostawiliśmy przed atakiem swoje manatki, a kiedy wróciliśmy, zamiast mojego nowego płaszcza znalazłem brudne łachmany. Jakieś bydle zdążyło go podmienić. Człowiek miewa taką podłą naturę. Śmierć zagląda mu w oczy, a tu jeszcze musi coś choćby niewielkiego skubnąć bliźniemu. Latem bez płaszcza można się obejść, ale zimą, kiedy jest solidny mróz, strata ciepłego półkożuszka byłaby fatalna. Znalazłem kawałek jakiejś blachy, najprawdopodobniej resztki dachu ze zburzonego domu, zagiąłem ją z jednej strony, przywiązałem do niej gruby sznur i zaczepiłem go o czołg. Prowizoryczne sanie były gotowe. Zmieściliśmy się na nich z całym dobytkiem, bronią i ciężkimi radiostacjami. I w półkożuszkach oczywiście. Przygotowanie artyleryjskie było potężne. Zmiotło pierwszą linię oddziałów niemieckich. Czołgi i piechota przeprawiły się przez niewielką rzeczkę Mnoga, wdarły się na pozycje niemieckie, a potem raz dwa przeskoczyły parę kilometrów i zajęły Striemutkę. W ślad za czołgiem pędziliśmy na naszych saniach jak na trojce, tylko wiatr świstał nam w uszach. W centrum wsi znajdował się piętrowy budynek szkolny, w którym stacjonował sztab pułku niemieckiego. Pojawiliśmy się w momencie, kiedy pułkownik wychodził z budynku. Zakładał właśnie rękawiczki i miał zamiar wsiadać do samochodu, żeby odjechać nim na tyły. Przewidywał zapewne, że wszystko pójdzie zgodnie z utartą procedurą. Pierwsza linia oddziałów odrzuci Rosjan, zatrzyma ich na długi czas i można będzie spokojnie się cofnąć o wiele później. Tym razem zdarzyło się inaczej. Byliśmy jak na zawołanie. Piechota wykończyła pułkownika, a nasze dowództwo zabrało samochód, zdaje się marki Opel Admirał. Zwycięstwo okazało się niespodziewane i błyskawiczne. Widziałem w Striemutce umocnienia zniszczone celnym ogniem naszej artylerii. Kłody, ziemię i ciała żołnierzy porozrzucane przez wybuchy. Wszystko szło wyśmienicie. Zostawiliśmy czołg i poszliśmy w ślad za atakującymi. Zmierzchało. Przed torami kolejowymi widniała polana porośnięta krzakami. Z rzadka strzelały działa i moździerze, ale na nasypie nie widać było żadnych pozycji wroga. W każdym razie na naszym odcinku. Dziwne. Niemcy mogliby zasiąść tam na dobre, jak w Pogostiu. Szliśmy po odbitych głęboko w śniegu śladach gąsienic, gdzie niegdzie leżały puste łuski po pociskach wyrzucone z wieżyczek czołgów. W leju leżał martwy nasz żołnierz. Brzuch miał rozpruty i otwarty jak skrzynia bez wieka. Można było obejrzeć jego wnętrzności jak na modelu anatomicznym. Jelita, wątrobę, żołądek. Niedaleko nasypu zobaczyliśmy poparzonego dowódcę czołgu, z którym rozstaliśmy się niedawno. Jego czołg dopiero co został spalony, cała załoga zginęła. Drżącą ręką wziął od nas papierosa, nerwowo się zaciągnął, pomachał nam na pożegnanie i odszedł na tyły.
Na torowisku było spokojnie, szyny całe. Nie widać ani naszych, ani Niemców. Przy torach stał jakiś budynek. Poszliśmy tam w nadziei, że będziemy mogli się ogrzać, a na strychu urządzimy punkt obserwacyjny. Jednak Niemcy spostrzegli dym z komina i ostrzelali naszą kryjówkę. Zapaliła się i znów musieliśmy uciekać na mróz. Zmęczeni i mokrzy rozpaliliśmy ognisko. Zdjąłem walonki i zacząłem suszyć nad ogniem onuce. Wokół nas zatrzymywali się żołnierze z uzupełnień, którzy szli na pierwszą linię. Z przejęciem dopytywali, jak jest na froncie i czy tam zabijają wszystkich. Łatwo odróżnić rekrutów od starych żołnierzy. Krzątali się, nie mogąc znaleźć sobie miejsca, czuli przedsmak spotkania z frontem. Starzy żołnierze, gdy tylko znalazła się wolna chwila, siadali, stawiali automat przy nogach i odpoczywali, rozluźniając każdą komórkę ciała. Potrafili jednak zebrać się w mgnieniu oka, szybko ocenić sytuację i, jeśli trzeba, przystąpić do walki. Człowiek ze słabym refleksem miał małe szanse przeżycia na wojnie. Doświadczeni żołnierze mogli nie spać całymi tygodniami, ale jeśli tylko była możliwość, to odsypiali po wiele dób, jakby na zapas. Na froncie ludzie wyrabiali w sobie reakcje obronne, które pomagały przeżyć. Na przykład ja, choć nigdy nie miałem dobrego węchu, na zwiadzie w lasach pod Leningradem czułem zapach niemieckiego tytoniu z odległości 50-70 metrów. Nagle nieopodal ogniska wybuchł niemiecki pocisk. Zawyły odłamki. Jeden z nich, duży i ciężki, z furczeniem przeleciał mi po plecach. Wyrwał cały tył półkożuszka i z sykiem upadł na śnieg. Zmęczony i otępiały suszyłem nadal onuce i nawet nikły grymas nie pojawił się na mojej twarzy. Później pomacałem się po krzyżu i dopiero kiedy zrozumiałem, że od teraz będę marznąć, namiętnie wspomniałem Niemca i jego matkę. Rekruci byli oszołomieni i wystraszeni. Dla nich to zdarzenie było przerażające. Tymczasem w działaniach wojennych nastąpiła przerwa nocna. Niemcy włączyli głośniki i w ciemnościach nocy głośno rozbrzmiała ognista melodia Rio Rity, modnego przed wojną foxtrota. Drzemaliśmy gdzie kto mógł. Mróz stężał. Zszedłem do leja, ale ostry wiatr cały czas odwiewał poły poszarpanego ubrania, odsłaniając mi plecy. Następnego dnia nacieraliśmy ciągle zwycięsko. Przecięliśmy szosę Psków-Ostrów i szliśmy dalej, nie zważając na straty. Coraz wyraźniej widzieliśmy, że Niemcy stopniowo otrząsają się z zaskoczenia i podrzucają świeże siły. Ostrzał z ich strony nasilił się. W końcu przewiało mnie porządnie i u schyłku dnia poczułem, że bierze mnie choroba. Trząsłem się z gorączki i dzwoniłem zębami. Dowódca, widząc mój stan, kazał mi wrócić na tyły i położyć się w namiocie przy działach. Musiałem przejść 8 czy 10 kilometrów. Trasę z grubsza znałem. Szedłem drogą najeżoną wrakami samochodów i czołgów. Wkrótce zrobiło się całkiem ciemno. Gdzieś w oddali słychać było strzelaninę. Na horyzoncie świeciła łuna od rakiet świetlnych. Byłem zupełnie sam pod niebem usianym jasnymi gwiazdami. Wokół rozciągała się była niemiecka linia obrony. Czerniały pagórki stanowisk ogniowych, sterczały lufy dział, straszyły rozbite czołgi i samochody. Zasieki uwite z drutu kolczastego fantastycznymi spiralami podchodziły pod samą drogę. Gdzieniegdzie powiewały porwane łachy i wisiały trupy. Ciemność zacierała kształty przedmiotów, nikły detale, zrobiło się strasznie. Czujnie wsłuchiwałem się w ciszę i odbezpieczywszy broń byłem gotowy na wszelkie niespodzianki. Pojawił się księżyc. Oświetlił zaśnieżone królestwo śmierci. Cały czas trawiła mnie gorączka i nadawała otaczającemu mnie krajobrazowi złowieszcze zabarwienie majaka. Wlokłem się całą noc. Potykałem się o nieboszczyków, wpadałem w leje, pokonywałem swoją słabość, upadałem i podnosiłem się. Wydawało mi się czasem, że w mroku i ciszy latają nad udręczoną ziemią blade mgiełki, które przyjmują kształty ludzi bądź dziwacznych zwierząt. Były to halucynacje z powodu gorączki. Temperatura wzrosła do co najmniej 40 stopni, a może i więcej. Kręciło mi się w głowie, często traciłem przytomność i gubiłem orientację w terenie. Miałem jedynie świadomość konieczności, by iść dalej i w żadnym wypadku się nie zatrzymywać. Kiedy zaczęło świtać, na drodze pojawiły się jadące z naprzeciwka ciągniki z działami. Szczęśliwy traf.
To jechała nasza bateria. Jeśli bym się z nią rozminął, zabłądziłbym i Bóg wie, czym by się to skończyło. Posadzono mnie na przyczepie, przykryto brezentem, a kiedy dojechaliśmy na nowe miejsce postoju, położyłem się w szałasie przy piecyku. Działa strzelały, a ja wyganiałem swoje choróbsko, leżąc prawie na rozpalonym piecu. Po jednym dniu przeziębienie ustąpiło. Wróciłem do sił, wyszedłem rankiem na słońce i nim zdążyłem się obejrzeć, padłem na ziemię. Instynkt podpowiedział mi, że zbliża się niebezpieczeństwo. Ze straszliwym furczeniem spadł niedaleko mnie wielgachny pocisk. Odbił się od ziemi i wybuchł. Dwaj artylerzyści, pozbawieni refleksu, jaki wypracowuje się na pierwszej linii, zginęli. Tak zaczął się dzień 7 kwietnia 1944, w którym skończyłem 21 lat. Nazajutrz ponownie byłem w Stremutce. Siedzieliśmy w wielkim, na wpół rozwalonym niemieckim SO. Spod bali zawalonego stropu sterczała ręka i czuby dwóch butów. Nie było żadnej możliwości, by wyciągnąć biednego Hansa. Przycisnęło go solidnie. Mieszkaliśmy więc w ciekawym sąsiedztwie. Przy stanowisku w rowie leżało 6 kolejnych przyjaciół w zielonych płaszczach. Resztki stanowiska ogniowego wkrótce runęły podczas ostrzału i przycisnęły Miszkę Biespałowa, który kurował się z ran przez 2 miesiące, a potem utykał. Ofensywa trwała. Armia poszła klinem naprzód, dotarła prawie do rzeki Wielika, ale Niemcy wzmocnili swoją obronę. Wcisnęliśmy się w sam czubek naszego klina, w dopiero co zdobytą wieś Olenino. Tu rozpętało się prawdziwe piekło. Niemieckie działa bezustannie łupały z 3 stron, od frontu i ze skrzydeł. Nieprzerwanie pikowały na nas bombowce. W fundamentach zburzonych domów wybuchła amunicja, spłonął nasz magazyn. Ze strasznym wyciem przelatywały pociski, to strzelał Tygrys, najnowszy czołg niemiecki. Jego 7-metrowe działo wyrzucało amunicję ze straszliwą siłą. Wokół wszystko wybuchało, rwało się, waliło i huczało. Eksplodowała jakaś ciężarówka, która nie wiadomo po co zajechała do Olenina. Ludzie wokół ginęli, pociski, wbrew teorii prawdopodobieństwa, często spadały w to samo miejsce. Wydłubaliśmy dołki w kamienistej drodze biegnącej niczym garb przez wieś i utknęliśmy w nich. Nie można się było wychylić nawet na chwilę, gdy tylko podnieśliśmy do góry lornetę, odłamki urwały obie lunety. Wokół spalenizna, pył, w powietrze wylatują kupy piachu. Automaty i karabiny zabrudziły się, odmówiły posłuszeństwa i stały się bezużyteczne. Kontrataki niemieckie musieliśmy odpierać jedynie granatami, których na szczęście mieliśmy pod dostatkiem. Walczyliśmy saperkami, nożami, łomami. Bardzo pomogła nam artyleria, wezwano ją przez radiostację, która na szczęście ocalała. Wszystkie kable telefoniczne porwało na kawałki. To piekło było porównywalne jedynie do walk pod Siniawinem, Gajtołowem, Tortołowem i Woronowem w 1943 roku, ale tam wszystko trwało dłużej. Pod Stremutką walki szybko wygasły. Widocznie dowództwo zrozumiało, że siły są wyrównane i nie ma sensu dalej przelewać krwi, a przede wszystkim zaczęły się roztopy. Przyszła wiosna, śnieg się rozpuścił, ziemia zamieniła się w błoto, drogi rozmiękły, szwankował transport. Niemcy mieli pod bokiem tory kolejowe i dowożono im obficie amunicję. My zaś nieśliśmy wszystko w rękach, ponieważ samochody grzęzły w błocie. Szeregi objuczonych ludzi ciągnęły się na długości 20 kilometrów, grzęznąc po kolana, zupełnie jak w Pogostiu wiosną 1942 roku. Jeden dźwiga 2 miny na pasku przewieszonym przez ramię, inny worek z sucharami. Trzeci brnie po kałużach ze skrzynką pocisków albo granatów. Nocą kukuruźniki, czyli dwupłatowe samoloty wielozadaniowe, zrzucały dobytek wojskowy na spadochronach. Prawie niemożliwe było wyniesienie rannych, więc umierali masowo w błocie. Kontynuowanie walki w takich warunkach byłoby głupotą. Operację pod Stremutką wstrzymano. W czasie jednej z ostatnich potyczek mieliśmy przebiec przez wielkie zaorane pole. Rozmokła ziemia przylepiała się do butów i na każdym wisiała kilkukilogramowa gruda. Czyszczenie ich nie miało sensu, ponieważ błoto lgnęło na nowo w jeszcze większych ilościach. Staraliśmy się poruszać jak najszybciej, ponieważ ten nieosłonięty teren był ostrzeliwany przez Niemców. Jednak zamiast biec, ciągnęliśmy się w żółwim tempie, które pozbawiało nas resztek sił.
Dysząc, rzężąc, wybałuszając oczy, próbowaliśmy przeskoczyć niebezpieczny odcinek. Wokół zaczęły wybuchać pociski z ciężkich moździerzy, więc musieliśmy zanurzyć się w zimnym, rzadkim błocie. Nalało się za kołnierz, za mankiety bluzy, do nosa i uszu. Okropność. Jakoś przeczołgaliśmy się przez to pole i tylko Agułła Hikmatulin, nasz dobry kolega, został tam na zawsze. Na drugim końcu pola sterczały z błota resztki naszego szturmowca, Iła zestrzelonego poprzedniego dnia przez Niemców. Wszędzie wokół były porozrzucane kawałki sinego mięsa. To zwłoki stalinowskiego sokoła, jak nazywano w tym czasie naszych dzielnych lotników. Ataki szturmowców, które obserwowaliśmy z ziemi, były porywającym widowiskiem. Zazwyczaj Iły przelatywały dziewiątkami. Niemiecka linia zaczynała cała drżeć od wystrzałów. Pistolety maszynowe, zenitówki wszelkich kalibrów, karabiny ziały morzem ognia. Niebo przecinały różnokolorowe smugi pocisków. Czerwone, niebieskie, zielone, białe jak mgła. Samoloty osnuwały się kłębami dymu, ale leciały niewzruszenie, jakby gardziły śmiercią. Nad naszymi głowami zrzucały bomby, które z początku fikały koziołki, a potem wyrównywały lot i nabierając prędkości kierowały się na Niemców. Potem szturmowce wypuszczały rakiety, które z dołu wyglądały jak ołówki. Ze świstem zostawiając z tyłu świetlisty ślad, mknęły do celu. Zazwyczaj taki lot kończył się zniszczeniem jednej, dwóch, a nawet trzech maszyn, które albo wybuchały w powietrzu, albo spadały na ziemię, ciągnąc za sobą smugę dymu. Piloci często ratowali się na spadochronach, chociaż Niemcy mieli podły zwyczaj zabijania ich w powietrzu przed wylądowaniem. O ile wiem, nasi nie stosowali podobnej nikczemności wobec wroga. Na froncie ginęli wszyscy, najliczniej piechurzy i czołgiści, ale ich śmierć nie była tak widowiskowa jak śmierć lotników, którą oglądaliśmy dziesiątki razy. W Striemutce straciłem wielu kolegów. Wielu opatrywałem rany i odsyłałem na tyły. Stopniowo walki ucichały. Urządziliśmy się w ziemiance na brzegu rzeczki, w której pływały trupy. Wokół wznoszono umocnienia i ryto okopy. Zakopywano też w ziemi ogromne zbiorniki z paliwem, stacjonarne miotacze ognia w miejscach zagrożonych atakiem czołgów. Ziemia zaczęła wysychać, zazieleniła się trawka. Lejtnant Pszenicznikow zaczął przyprowadzać do siebie baby, a my mogliśmy spokojnie gotować dwa razy dziennie kaszę i piec placuszki z mąki żytniej zabranej ze zdobytego olenina. Mąkę mieszało się z wodą i solą, a potem przylepiało do rozpalonego boku piecyka. Ciasto się przypalało, placek ze źle zmielonej mąki kłuł w język i podniebienie i drapał w gardle, ale byliśmy zadowoleni. Ostrzały były teraz rzadsze, koncentrowały się głównie na torach kolejowych biegnących nieopodal. Każde trafienie było celne, ponieważ w suchym nasypie nabudowano mnóstwo ziemianek i kryjówek, jedna przy drugiej. Widzieliśmy, jak podczas wybuchu lecą w powietrze belki, deski, jakieś szmaty i być może ludzie. Niemcy przylatywali maleńkimi samolotami, kiedy było już ciemno, naśladując naszą metodę wykorzystania szkoleniowych U-2 do działań nocnych. Taki samolot wyłączał silnik i cicho szybował z wysokości, wypatrując na ziemi świateł ognisk, palących się papierosów lub iskier lecących z kominów piecyków. Na te cele spadały bomby. Nasza ziemianka stała blisko ścieżki biegnącej na pierwszą linię. Pewnego razu nocą usłyszałem przez sen, jak dwaj piechurzy zatrzymali się obok, żeby zapalić. Bez pośpiechu krzesali iskry krzesiwem, zaciągnęli się dwa razy i nagle na niebie zawyło. Po chwili zadudniły wokół wybuchy. Niemiec zrzucił kasetę nafaszerowaną drobnymi granatami, nazywaną przez żołnierzy frufru. Kaseta otworzyła się w powietrzu i dziesiątki granatów jak groch zasypały okolice. Przebrzmiały wybuchy, osypały się grudki ziemi, na niebie zawarczał silnik samolotu. I wtedy usłyszałem: Waśka, żyjesz? Żyje twoja mać. No to idziemy dalej. Słychać było oddalające się kroki i wszystko ucichło. Powoli wracaliśmy do sił. Wymyliśmy się w odbitej Niemcom łaźni nad jeziorem, dostaliśmy letnie mundury. Operacja w Striemutce dobiegła końca. W ciągu kilku dni obejrzałem na własne oczy skalę zniszczeń po walkach, jakie się tu odbyły. Wyruszyłem na tyły w jakichś sprawach. Około 5 kilometrów od frontu natknąłem się na dużą leśną polanę, całą zastawioną sprzętem.
Tu z pierwszej linii ściągano specjalnymi ciągnikami rozbite czołgi, działa i transportery opancerzone. Wśród nich były też maszyny niemieckie. Robiono to albo po to, by je wyremontować, albo przetopić. Stal w czasie wojny była surowcem szczególnie deficytowym. Widok robił wrażenie. Gruby metal pancerzy czołgowych był przeszyty pociskami przeciwpancernymi. Warstwy stali rozerwane, skręcone w spirale lub powyginane na podobieństwo postrzępionych płatków kwiatów. Niektóre czołgi rdzawe spłonęły, na niektórych widać brunatną, zaschniętą krew, a na innych leżały jeszcze okaleczone zwłoki czołgistów. Cała ta potworna wystawa nie współgrała z ciszą zieleniejącego lasu.